Jak to Salomon powiedział, wszystko ma swój czas. Zakończenie kongresu również musi mieć swój czas i musi nastąpić. Chciałabym zaprosić przewodniczącego ASI, Pawła Skrzypczaka, do zakończenia kongresu, do ostatniej krótkiej przemowy. Z jednej strony mógłbym powiedzieć, że cieszę się, bo ogromny ciężar przygotowania, pracy koło tego, możemy powiedzieć, prawie dobiegł końca. Ale z drugiej strony wiem, że program, który żeśmy słyszeli, kazania, warsztaty, był bardzo interesujący, bardzo budujący. Ale mam do Was pytanie. Jak oceniacie? Czy był to bardzo przeładowany program? Bardzo intensywny? Bo w tym roku był bardzo intensywny. A warto było tyle siedzieć tu w tym miejscu? Warto! Warto. Ja też w to wierzę, że warto, że chociaż było tak ciasno w całym programie, naprawdę było nam bardzo trudno pomieścić to wszystko. Króciutkie tylko wspomnienie, program był dopięty, wszystko, cały program zaplanowany i wtedy nam brat Paweł Goja powiedział minimum 1,5 godziny dla mnie na każde wystąpienie. A myśmy zaplanowali godzinę. Dlatego potem musieliśmy wszystko skracać o minuty czasami, żeby to wszystko mogło się odbyć. Wierzę, że to był dobry czas dla nas wszystkich i będziemy mieli co wspominać przez najbliższych, wierzę, parę miesięcy, aż do następnego kongresu. A następny kiedy jest? W sierpniu, ostatni weekend sierpnia. Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Bogu i oddać Mu chwałę za to, co mogliśmy tutaj przeżyć. Bo wierzę w to, że deszcz Ducha Świętego padał tu obficie. Padał tu obficie. Wykonaliśmy sporo pracy, żeby to mogło się odbyć i tutaj na miejscu. I nastał czas, by wielu osobom podziękować. Chciałbym najpierw Cię podziękować tym, którzy przez 12 lat, nie 10, tylko 12 lat pracowali wokół ASI, wokół kongresów, bo myśmy to zaczęli 12 lat temu. Kongres 10, ale 2 lata, żeśmy wcześniej pracowali, nim się pierwszy kongres odbył. Także tym wszystkim, którzy cokolwiek robili przez te 12 lat, w tej chwili dziękuję. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy podczas tegorocznego kongresu mieli swój wkład i przed kongresem, i w trakcie kongresu. A było to wiele osób. Pozwólcie, że sięgnę do lekcji szkoły sobotniej, bo ja je bardzo lubię studiować, bardzo lubię uczyć się tego, co tam nas prorocy uczą. Między innymi studiowaliśmy na temat darów Ducha Świętego, że są różne dary w Kościele. I w naszym Kościele też są różne dary. Jeden ma dar nauczania, inny ma dar programowania, inny ma dar opowiadania historii dla dzieci, inny ma dar śpiewu, inny dar mówienia. I tam żeśmy studiowali, że jeśli współpracujemy ze sobą i wybieramy te najlepsze dary, zauważamy u drugiego te dary i te osoby w tych darach się udzielają, to jak to wszystko zbierzemy, to jest to najlepsze, co możemy zrobić. I myślę, że i w tym roku mogliśmy tego doświadczyć. Ja nie będę wspominał już tych poszczególnych darów, tych wielu osób, które były zaangażowane. I chwała Bogu za to, że takie osoby są, że mamy takie dary, że jesteśmy gotowi służyć tymi darami. I chwała Panu Bogu za to. Ale chciałbym podziękować również bratu Markusowi Witte. Patrzę, widzę go tam. O, tak, widzę. Za to, że był tu z nami, że mógł podzielić się. Powiem tak, dużo skorzystałem z tego ostatniego warsztatu. Ile więcej mógłbym zrobić, gdybym to wiedział 21 lat temu?
Także ci, którzy chcą zaczynać te startupy, naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo cenny materiał, który tutaj brat Markus nam przedstawił. Niestety nie byłem na wykładzie siostry Beaty Śleszyńskiej, ale jej też bardzo gorąco dziękuję. Słyszę, że było około 50 osób tutaj. Wierzę to, że to też był dobry materiał. Chciałbym podziękować bratu Danielowi Kluszce za jego warsztat, który miał, przepraszam, też mi obowiązki nie pozwoliły być na tym warsztacie. Chciałbym podziękować Jessice, nie wiem, czy ona jeszcze gdzieś tu jest. Tak, rękę tam podnosi ktoś w jej imieniu. No, dziękujemy Tobie, Jessico, za Twój wkład w to tłumaczenie. Wiecie, jak to dobrze, jak mamy takie osoby, które mają takie talenty, nie musimy się kłopotać. Wiemy, że jak Jessica jest, to już możemy być spokojni. Chwała Bogu za Jessicę i za to, że tak wspaniale potrafi tłumaczyć. Za Dawida Bernaciaka, który nam usługiwał przez piątek i sobotę. Też w tłumaczeniu. Nie było jej widać, ale mnóstwo pracy wykonała i przed kongresem, i w trakcie kongresu. Siostry Natalii Harif. To ona, czy Sharif, ona koordynowała te wszystkie tłumaczenia dla gości, wszystkich tłumaczy. Ja nie wiem, co za czas nastał. Taki czas nastał, że tak dużo ludzi zna angielski, ale nikt prawie na środek nie chce wyjść, żeby tłumaczyć. Wiecie, jaki problem mieliśmy w tym roku? Nikt nie chciał tłumaczyć. Dziwne. Znaczy, poza Jessicą, która powiedziała, jak będzie trzeba, to ja brata Markusa też będę tłumaczyła. Okej. Okay. Zespołu Sela. Dla zespołu Sela podziękowanie za pieśni, które śpiewali tutaj. Takie pieśni uwielbienia. I oczywiście dla zespołu Crystal Sound. Bo też pięknie śpiewali. Oni już pojechali, ale dziękujemy za to. Dziękujemy dla naszej orkiestry kongresowej. Podziękowanie dla orkiestry kongresowej. Zapewne wiecie, o kogo chodzi. Piątka dla Jezusa i przyjaciele, bo tak się też nazywają. Czasami tak też mówią. Podziękowania dla ekipy Nadzieja TV. To wszystko jest nagrane, to większość już jest na internecie, prawie wszystko. Mnóstwo ludzi oglądało. Jeśli dobrze pamiętam, Marek mi powiedział w sobotę, że około 2400 komputerów było włączone. W sobotę. Także tu było dużo ludzi. A ile było przy komputerach? Parę razy więcej. Podziękowanie dla ekipy nagłośniającej, dla Grzegorza i dla Daniela. Dla Jonatana. I dla Jonatana. Nie wiem, który to nawet. Bo ja tam gdzieś siedziałem z boczku, nie widziałem. Ale to w takim razie dla Jonatana też podziękowanie. Bo to wszystko było fajnie słychać, nie było jakichś zakłóceń. Chyba żadnego sprzężenia nie było, to się rzadko zdarza. Nie było chyba żadnego. Także to świadczy o profesjonalizmie. A teraz parę innych jeszcze osób. Brat, młody brat Maciej Mater, który tam na scenie troszeczkę, że tak powiem, się udzielał, nawet więcej niż troszeczkę. Podziękowanie dla Ani i Roberta Kuczków. Też ich wkład był, jest jak zawsze, jak co roku, potężny w te wszystkie przygotowania i tu podczas kongresu. Podziękowanie dla Ali Skrzypczak za to, że nam grała. Podziękowania dla tych, których w ogóle nie było widać, ale cały czas tam robili, cały czas sterowali tym wszystkim. Mam na myśli Dawida Skrzypczaka, który wpuszczał wszystkich na scenę. Mówił, żeby byli, żeby to wszystko sprawnie było. Dla Natalii Mazur, która cały czas puszczała wszystkie prezentacje, wszystkie teksty. Tam cały czas musiała siedzieć. I tam w kąciku też siedział, w takim naprawdę kąciku, którzy tam byli, to widzieli. W takim kąciku siedział Michał Minda. Nie widzieliśmy tego, bo myśmy tego nie widzieli, ale ci, którzy na scenie stali, to zawsze widzieli, która jest godzina, ile im czasu zostało. Żeby to opanować, to naprawdę była sztuka. I tam Dawid, nie Dawid, tylko Michał, często nas poganiał. Na przykład jakbyśmy z Robertem mieli wywiad, to 5 razy nam musiał zakończyć. 5 razy po 5 sekund nam puszczał. A myśmy się tak nie dali. Ale przez to było, można sprawniej to zrobić. Baliśmy się o brata Pawła Goje, czy nam nie
rozciąga tych swoich wykładów, tych swoich kazań, ale chyba ostatni skończył co do minuty. Także chwała Panu Bogu za to, że i on ten temat zrozumiał. Podziękowanie dla Iwony i Marka. Jest to Marek z Iwoną. Wykonali kawał pracy i tu na kongresie, i mnóstwo pracy przed kongresem, uwierzcie w to. Podziękowanie dla grupy misyjnej, która nam pomagała w takich rzeczach, gdzieś tam w kuluarach często. To była ochrona, to były parkingi, to było taka ogólna tutaj, ogólne czuwanie nad wieloma rzeczami. Osobom z rejestracji, Asi i Walentynie, którzy fajnie tą pracę już wykonałem. Ja pamiętam, jak pierwszy raz Asię przygotowywałem, jak mam prowadzić tą rejestrację, jak to rozliczać. Musiałem tam czuwać, sprawdzać. Dzisiaj? W ogóle nie musiałem. Asiu, tak, ja mówię, wszystko wiem, wszystko będzie dobrze. Rozliczaliśmy się, Asia mówi, a tu jest taka kwota, wszystko się zgadza. Nie, 3 złote, nie 9, tylko 3 złote jest więcej. Wiecie, jak się dobrze współpracuje? Jak jest wiele osób na różnych stanowiskach. Wiecie, ile łatwiej, ile lżej. I w tym momencie już nie trzeba się kłopotać, jak są takie osoby, które takie pojedyncze, niby drobne, ale tak ważne zadania robią. Wszystkim osobom, które miały swoje prezentacje, swoje sprawozdania, jeszcze jednej osoby zapomniałem, to jest Piotr Bylina, który miał kazanie. To jest jeszcze brat z ASI Europa, wiceprzewodniczący. To jest jeszcze siostra Krystiana, przewodnicząca ASI Europa. Jest jeszcze Anna, przewodnicząca z UIC. Jessica chce mi tam coś powiedzieć, ale ja... I brat Kudzia. Tak, to jest ten młody człowiek. Jeśli dobrze rozumiem, to jest ten młody, który ostatni tłumaczył. Tak. I Ewa Czpil, i Jacek Czop, którzy jeździli. Jacek Czop rozwoził te osoby, tam czuwał. Jeszcze kogoś zauważyliście? Wszystkim, którzy mieli swój wkład. Więc w tym momencie, nawet tych, których nie wymieniłem, to wszyscy, to znaczy wszyscy. Wszystkim, którzy przybyli. I tym, którzy przybyli tu na miejsce, i tym, którzy przez internet oglądali nas, byli z nami, też dziękujemy. Przede wszystkim chcemy podziękować Panu Bogu jeszcze raz za to wszystko, co mogliśmy przeżyć podczas tego kongresu, za Jego działanie, Jego deszcz Ducha Świętego podczas tego kongresu. I chciałbym zaprosić Roberta do końcowej modlitwy. Jeszcze zanim się pomodlimy, ja chciałem podziękować Pawłowi, bo jemu nikt nie dziękuje, a on przecież już tyle lat jest tutaj z nami i niesie na swoich ramionach ten najbardziej odpowiedzialny ciężar. To, że się zdecydował 10 lat temu, w zasadzie trochę wcześniej nawet, 11 czy 12, to jest wielkie błogosławieństwo, jak z perspektywy czasu na to patrzymy, prawda? Tak. Także Paweł, bardzo Tobie dziękujemy. Wierzymy, że Pan Bóg da Ci siłę. Wierzymy, że nadal będzie dodawał. Tak wierzymy, no. I ja jeszcze od siebie też chciałbym Wam wszystkim podziękować. Naprawdę jesteście wspaniali i szkoda tylko, że jest tak mało czasu, bo nie można z wszystkim, z każdym porozmawiać. Ale bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że przybyliście, za to, że to był taki rekordowy kongres. I zarówno pod względem ilości ludzi, jak i pod względem ilości punktów w programie. Punktów, tak, i środków zebranych, więc naprawdę mamy za co Panu Bogu dziękować. Skłońmy nasze czoła. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech Tobie będzie chwała i cześć. Aby tylko Twoje imię było wywyższone w tym wszystkim. Chcemy, Panie, dziękować za to, że dałeś nam doświadczyć tak wielu błogosławieństw, że przez słowa, które słyszeliśmy, przemawiałeś do nas i dotykałeś naszych serc. Za to, Panie, że wlałeś w nasze serca ponownie radość, nadzieję i wiarę i aby to wszystko mogło przekładać się na lepsze zaufanie do Ciebie, że Ty jesteś tym, który
prowadzi wszystko, że Ty masz wszystko pod swoją kontrolą, nasze życie, naszą przyszłość i że można Tobie zaufać. Chcę, Panie, aby każdy z nas, kto był tutaj obecny, był zmotywowany do tego, żeby podjąć decyzję dla Ciebie. Aby te decyzje wiązały się z bardzo praktycznym postanowieniem, żeby swój czas, swoje środki, swoje życie zaangażować w lepszy sposób Twoją służbę. Proszę o to. I jeszcze raz chcę dziękować Tobie za wszystko, co nam dajesz. W drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Mogę wyrzec te końcowe słowa. 10. jubileuszowy kongres ASI Polska uważam za zakończony. I do zobaczenia ostatni weekend sierpnia w Gliwicach. Na pewno.